Co daje wam najwięcej radości podczas słuchania muzyki? Lubicie analizować brzmienie, wyłapywać kolejne smaczki, niuanse, czy wolicie to uczucie, kiedy płyniecie wraz z dźwiękiem? Wtapiacie się w fotel i zapominacie o całym otaczającym was świecie? A może jedno i drugie? Napiszcie w komentarzach, jak to u was wygląda. Jeśli jesteście właśnie gdzieś po środku, czyli lubicie czasem odpłynąć na fali przyjemności, ale wcale nie chcecie rezygnować z detaliczności czy naturalności dźwięku, jest spora szansa, że polubicie bohaterów dzisiejszego odcinka. Ja mam na imię Janek i zapraszam was na prezentację kolumn podstawkowych Ela Gvela BS403.2. W sumie trochę już zdradziłem, czego możecie się spodziewać po nowych Velach BS. Ale rozbijmy ich brzmienie na czynniki pierwsze, bo znajdziemy w nim kilka smaczków i niuansów. Bas jest giętki, nieco leniwy, zrelaksowany. Nie spieszy się, choć jak na konstrukcję podstawkową, potrafi zejść całkiem nisko i przyjemnie ciepło zamruczać. Wciąż jednak zna swoje miejsce w szeregu, nie wysuwa się do przodu i nie przykrywa innych zakresów. Dzięki temu pełnię swoich możliwości może zaprezentować średnica, a w tym zakresie BS403.2 mocno się wyróżniają. Od razu słychać, że przekazują sporo detali i trzymają się blisko wiernego przekazu. Nie aspirują jednak do miana kolumn przesadnie analitycznych. W zamian dodają nieco charakterystycznego, przyjemnego ciepła, które sprawia, że słucha się ich z zaangażowaniem i radością. Przy tym nie faworyzują żadnego spod zakresów i pozwalają cieszyć się naturalną fakturą instrumentów czy wokali. Ich brzmienie jest spójne, równe i bardzo dobrze kontrolowane. Ani razu nie miałem wrażenia, że któraś partia instrumentalna próbuje się rozpychać i w nadmiernym stopniu angażować moją uwagę. Decyzja, czy wolę wsłuchać się w riff, czy skupić się na dźwięku całościowo, była w pełni po mojej stronie. Ciekawym dopełnieniem tej charakterystyki są tony wysokie, za które w Velach BS403 drugiej generacji odpowiadają nowe przetworniki wstęgowe oznaczone jako Jet 6. I tutaj wyraźnie słychać, zwłaszcza jeśli się miało do czynienia z poprzednią generacją, że niemieccy inżynierowie nie próżnowali. W dwójkach góra jest jeszcze nieco bardziej naturalna i selektywna. Przekazuje też więcej detali, ale znowu, w żaden sposób nie dominuje brzmienia. To akurat zasługa przetworników wstęgowych, które słyną z tego, że skutecznie minimalizują niepożądane rezonanse. I właśnie dzięki temu soprany w podstawkowych Velach drugiej generacji są tak świeże i żywe, bez wymykającego się spod kontroli momentami nieco rażącego pogłosu. Całościowo brzmienie Elaków Vela BS403.2 opisałbym więc jako wyrównane, z lekką dozą ciepła w basie i średnicy oraz rześkimi, ale nie przesadzonymi tonami wysokimi. To po prostu mega przyjemne granie, które nie tylko nie nuży, ale wręcz rozbudza chęć na więcej. I rzeczywiście, podczas odsłuchów miałem syndrom jeszcze jednej piosenki, bo bardzo łatwo się z tymi kolumnami wczuć w muzykę i dać się jej ponieść. No dobrze, a jak wypada scena? Nie jest jakoś przesadnie rozległa, więc nie doświadczycie efektu monumentalnej sali w filharmonii, ale raczej scenę kameralnego koncertu z łatwością odtworzą. Tym bardziej, że bardzo dobrze radzą sobie z układaniem pozornych źródeł dźwięku. Każde ma swoje miejsce w przestrzeni i zdecydowanie nie czuć tu jakiegokolwiek ścisku. Dobry efekt daje też centralnie umieszczony, dość bliski słuchacza wokal. Choć Vela BS403.2 mają całkiem uniwersalną charakterystykę, w pierwszej kolejności wybrałbym je do słuchania rocka, metalu, muzyki wokalnej i orkiestralnej. Słowem, do tych gatunków, które pozwolą docenić walory ich średnicy. I do takich zastosowań zdecydowanie polecam podłączyć je do Rotela RA1592 MK2. Ta japońska Integra trochę podkręci dynamikę, ale jednocześnie pozwoli nieco ocieplonym tonom niskim i średnim wybrzmieć z pełną swobodą. Jeśli natomiast w waszych playlistach częściej gości elektronika, również możecie dać BS403.2 szansę. Będziecie jednak potrzebować pieca, który wkomponuje więcej mocy w bas. I tu polecam Nada C399. W parze z nim Elaki zyskują gęstszy i bardziej dociążony dół. To połączenie dobrze spisze się też w rocku, metalu czy nowoczesnym popie. Jeśli jednak wciąż byłoby wam mało basu, możecie zawsze dodać do Veli któryś z aktywnych subwooferów Ela Gvaro, o których niedawno wam opowiadałem. To powinno rozwiązać problem. Pod kątem designu, co pewnie już zauważyliście, zaskoczenia nie ma.
Vela BS403.2 doskonale wpasowują się w typową dla Elaka stylistykę, a przez to mocno przykuwają wzrok i są trudne do pomylenia z jakimikolwiek innymi głośnikami. Ich bryła jest bardzo zgrabna. Zaokrąglone krawędzie, lekko wypukła przednia ścianka i nieco pochylona sylwetka nie tylko nadają im oryginalny kształt, ale też korzystnie wpływają na brzmienie, ponieważ tłumią rezonansę. Na froncie, patrząc od góry, mamy wspomniany już przetwornik wstęgowy Jet 6 z charakterystyczną złożoną w harmonikę membraną. Poniżej znajduje się głośnik nisko-średniotonowy z aluminiowo-papierową membraną ASXR o powierzchni przypominającej strukturę kryształu. Nie jest to zabieg czysto stylistyczny, ponieważ takie uformowanie zapewnia również większą sztywność, a co za tym idzie, lepszą kontrolę dźwięku. No ale efekt wizualny też jest miły dla oka. Na samym dole znajduje się nóżka z logotypem producenta. Zauważcie, że bliżej tylnej ścianki nieco się ona rozwarstwia. Właśnie tam, na spodzie właściwej części obudowy, znajduje się otwór bas refleksu. To całkiem praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu możecie spokojnie postawić głośniki blisko ściany. I nie będzie to miało zbyt dużego wpływu na pracę układu. Z tyłu kolumn umieszczono natomiast dwie pary terminali głośnikowych, połączone opcjonalną zworką. Jeśli chodzi o jakość wykonania, absolutnie nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Elementy są dobrze dopasowane, a konstrukcja budzi zaufanie. Nie testowałem jej odporności na uderzenia czy upadki, ale chyba nawet nie byłbym w stanie. Za bardzo polubiłem te kolumny. Elak Vela BS403.2 dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych. Błyszczącej białej, błyszczącej czarnej i, moim zdaniem najładniejszej, błyszczącej orzechowej. Dzięki tak szerokiemu jak na standardy w świecie kolumn wyborowi z łatwością wybierzecie wariant, który idealnie dopasuje się do waszej przestrzeni odsłuchowej. Specyfikacja Elaków Vela BS403.2 prezentuje się następująco. To głośniki dwudrożne z obudową typu Bass Reflex z otworem skierowanym ku dołowi. Wyposażone są w 150 mm woofer i wstęgowy tweeter Jet 6. Ich pasmo przenoszenia mieści się w zakresie od 41 Hz do 51 kHz. Impedancja wynosi 4 ohmy, a skuteczność 86 dB. Rekomendowana moc wzmacniacza dla tych kolumn to przedział od 40 do 200 W na kanał. Wymiary pojedynczej kolumny to 36,2 cm wysokości, 19,1 cm szerokości i 24 cm głębokości. Waga to 7,1 kg. W mojej ocenie Elak Vela BS403.2 to jedna z najciekawszych konstrukcji podstawkowych w tym przedziale cenowym. Jasne, znajdziecie bardziej uniwersalne i jeszcze bliższe absolutnie neutralnej sygnaturze głośniki. Ale jeśli macie już wyrobione preferencje i lubicie nieco cieplejsze granie, koniecznie sprawdźcie te propozycje od Elaka. Dostaniecie to wszystko, ale z więcej niż satysfakcjonującą porcją detali i bez zamulania. To po prostu głośniki, z którymi nie grozi wam nuda. Ani wizualna, ani dźwiękowa. Najlepiej jednak przekonajcie się o tym sami. Napiszcie maila albo zadzwońcie do najbliższego salonu Top Hi-Fi i umówcie się na odsłuch. Jeśli chcielibyście sprawdzić, jak kolumny wypadną ze wzmacniaczem, który macie już w domu, po prostu zabierzcie go ze sobą. Tylko koniecznie dajcie znać w komentarzach, z czym ich słuchaliście i jak wam się spodobały. Pamiętajcie jeszcze o naszej stronie internetowej, gdzie czekają na was artykuły ze świata audio, poradniki dotyczące sprzętu, a także informacje o promocjach i eventach. Cóż, do zobaczenia.